korzystając z końcówki baterii, dzisiaj w końcu piwo od Dzika. Dzik to taka barwna postać w świecie craftu. Bardzo ciekawy, inspirujący człowiek. Piwo kominiarskie Imperial Smoked Ale, browar domowy Browdzik. Kto nie zna Dzika, niech prędko na drzewo zmyka. 21,5 Belgie, 8,2% alkoholu, 177 IBU. To naprawdę jest napisane. Proszę. Tak to wygląda. Jeżeli weźmiecie sobie stop klatkę, to zapraszam. Jedziemy z tematem. Słody Pale Ale, wędzony, pszeniczny wędzony, whisky, szok. Może mi się podobać. Chmiele. Mozaik Hallertauer Fagels Achtanaum. Ułożone 7 października, zabutelkowane 10 listopada. No myślę, że się na tyle przerobiło, że po prostu trzeba tylko z tym pojechać. Bo bez tego... Piwo otrzymałem w Katowicach. Na premierze w kontynuacji. Ale co to było, to nie pamiętam. Piękne nagazowanie, proszę. Dziku nie tylko umie pić piwo, ale i robić. Ale dym z ogniska, to co ja lubię, muszę przyznać. Piwo jest jasne, doskonale współgra z tą wędzonką. Pozwólcie, że naleję tylko tyle. Piana pęka, ale to co tam, nic nie szkodzi. Proszę, to jest kolor zamglony, taki, ten kolor już coś mówi, że jest to piwo, kurczę, wędzone, że to nie jest jakiś tam zwykły wytwór ludzkiej wyobraźni, programu komputerowego czy przepisu. Tak to wygląda, piana jest nikra, tu już przebłyskuje od góry, przebłyskuje nam piwo, wobec tego, cóż, nagazowanie piękne, piwo wykazuje jakby takie wzrokowo, jest bardzo lepkie, dlatego że te bąbelki, widzę, z dołu próbują się wydostać, ale nie mogą, jakby szukają sobie drogi jak piorun w lecie na łące. Piwo jest gęste, widać, że jest gęste, że ma duży balink, ja zapomniałem jaki, ale musi mieć ponad 20, 21,5, no to widać, naprawdę treściwe wydaje się, ale przy okazji bardzo fajny kolor jest tutaj osiągnięty. Pale, wędzony, pszeniczny, wędzony whisky. No, mam nadzieję, że whisky Castle Malting, 45 ppm, czy tam 35. Ewidentnie. No tutaj nie ma szynkowości, tu jest ta wędzonka, która nam bije to dym. Takie spalone polana. Nie jest to może efekt spalonej trafostacji, ale taki... Kurczę, jakbyście weszli, no jestem z Gdyni, jestem śledzią, ale jakbyście weszli na jakiś, na halę targową w Gdyni i normalnie, nie wiem, otworzyli jakieś wędzone sardynki sprzed 2 tygodni. Coś w tym stylu. Dziku, oczywiście zobaczymy się, dziku, jeszcze nie raz. Z pewnością w Warszawie w kwietniu będę, ale prywatnie. Nie wystawiamy się, więc tam będzie mnie można spotkać. Wasze zdrowie. Doskonałe w smaku. Katastroficznie ciężkie, lepkie. To samo, co że tak powiem, stwierdziłem na oko. Trochę denerwuje wysycenie. Piękne, piękna jest praca tych bąbelków. Czuć alkohol. Czuć alkohol, znaczy nie jest taka siara jakaś, tylko że no, czuć, że to nie są przelewki w tym piwie. Jest bardzo rozgrzewająca goryczka pochodząca gdzieś tam z tyłów przełyku, która ostrzega, uważaj Tomek, uważaj, bo polegniesz przed tym końcem tego nagrania. Będę sobie wobec tego powoli łykał. Piwo uważam za bardzo udane. Bardzo udane piwo. Świetny kolor został, taki dosyć jasny, barley wine'owy osiągnięty przy takim plato. Ciekawe, ile trwało gotowanie, dziku, z pewnością tutaj, pewnie dziku się odezwie, więc czekam na informację, ile gotowałeś to. Świetna praca bąbelków, nawet te drobne, które teraz nagazowują i budują pianę, proszę zobaczyć na lacing przy 21 i ilu procent alkoholu? 8,2. Oczywiście czysty kalkulator, ale myślę, że już tego alkoholu od października uzbierało się 9,
Nie no, dobra robota. Wędzonka świetnie uzbrojona w duży baling oraz w dość spory alkohol. Mimo wszystko alkohol jest ukryty. Nie ma go ani w aromacie, ani w smaku. Jest w bardzo rozgrzewającej, chciałoby się powiedzieć, goryczce, ale to nie jest chmielowa goryczka alkoholowa. Jeżeli chodzi o chmiele, no to trudno tutaj, żebym coś wyczuł, jako że piwo z października, chmiele Mozaik, Hallertauer, to jest w ogóle delikatny chmiel, ale bardzo lubię ten chmiel. Zostanie użyty w naszym American Weizenie, który wyjdzie w połowie marca. Do tego jeszcze doszedł pszeniczny wędzony, chyba wiemy, o który chodzi, to jest ten z Bruntala bodajże, dziku potwierdź, tak mi się wydaje, już nie jest napisane. Bruntal robi pszeniczną wędzoną torfem. Pszenicę wędzoną torfem, także to jeszcze się spotęgowało. Właściwie służy za taki whisky light, do tego mocnego whisky, który tu też jest użyty. Więc piwo, krótko mówiąc, w moim stylu, no. Mozaik, Hallertauer, Fagels, Achtenaum. Słuchajcie, coś tu się przebija, jakiś chmiel, mimo wszystko, mimo tego upływu czasu. Są owoce tropikalne, jest tak troszeczkę słodko jest i to troszeczkę słodko nie wynika z wysokiego balingu, z podstawy słodowej, która też tutaj jest. Jakby, no na pewno nie Hallertauer, ale... Jakieś amerykańskie chmiela, więc albo podejrzewam Mozaik, albo jest to Achtenaum. Achtenaum jest taki bardzo aromatyczny, może pięknie, pięknie, pięknie się to piwo zachowuje, aż żal pić samemu do szkła, ale takie czasy. Teraz muszę na te kamienie pić trochę i oczywiście zapijać wodą, jak dobrą włoską kawę espresso. Nie no, nie ma co gadać. Piwo bez wad, bez żadnych wad. Piwo jest po prostu świetne. Świetne. Powtórzę to dzikowi cztery oczy, jak gdzieś przy jakimś stole się spotkamy, a na pewno to jeszcze nie raz w tym roku się stanie. Pięknie, podoba mi się to nagazowanie. Świetnie. No, ono chce wyjść, ale nie może, bo jest tak gęste piwo. Lacing wspaniały. Balans między podstawą słodową a taką słodkością idzie w stronę wytrawności, a więc jest tutaj wszystko perfekt. No dziku, pozdrawiam.